Halo, halo, cześć, dzień dobry, witajcie z tej strony Mazolec i bardzo serdecznie, drogi widzu, witam cię w nareszcie na serii Od Biedaka do Kozaka. No ze mną nie zbrączuś? Nie ma. No słuchajcie, po mojej lewiźni, jak już słyszycie, no chłopaki zapierdziałają ze mną Tanas. Witam. No i prezes Jankus oczywiście. Dobry. O, tak, dziękuję! Jezus Maria, jaki to dar dla nas, że od razu posypało tego pięknego roku. Słuchajcie, piękny napis z tyłu. O, od razu widzę, że mi tutaj coś mrygo. My sobie będziemy tu zaraz na spokojnie gadać, ale tak naprawdę jest kiszunka. To już jest trzeci odcinek z kiszonki. Mordo, ja zacznę redówką, bo boję się, że później jak ja będę chciał na tą wielką pryzmę wjeżdżać, a raczej ona będzie wielka, to mogę nie dać rady i trochę będzie się to bugowało, więc no, lepiej by było, jak ja bym sobie tym pojeździł. Na razie ze stawikiem. Słuchajcie, trzeci odcinek z kiszoneczki, mało kiedy tak bywało, bo jakby nie patrzył, no to troszeczkę tego towaru jest. Wozimy dzisiaj typowo u Tanasa, dlatego też tak, słuchajcie, zwlekaliśmy z tym odcinkiem z Od Biedaka, chcieliśmy tą kiszonkę nagrać, mieć ją skończoną i wtedy dopiero sobie, słuchajcie, wziąć się typowo tak za robotę i sobie poogarniać jakieś tam inne prace polowe. Ile jeździmy? Wy? Teraz dyszkę? To jeden H, no dobra. Nie, to jeden H dookoła? No teraz by można było, jak Tanas dojedziecie, to ile będziesz miał procent? Tam wyciąć by się przydało. Ja mam 56 aktualnie. No to czekaj, to ogólnie się zawróćcie, albo chociaż ty, wiem co, tyłem wjedziesz, jo? Dobra, ja kołem wezmę, ale ogólnie jest chyba gniecenie wyłączone, to i tak to nic nie da, bo słuchajcie, jak to jest, oczywiście kukurydza na kiszonkę, lepiej żeby usłyszał sąsiadowi, przez przypadek ich nie uszkodzić. Dobrze, na końcówkę było to wyłączone, bo no tutaj się różne ekscesy działy, nie powiem jakie. O, widać ogółem. Tak, teraz jakieś tam tu prawdopodobnie dziki hałasowały, coś tam, słuchajcie, było dziwnego tutaj. Ja dzisiaj gram już typowo na flysticku, jest wszystko naprawdę fajnie poustawiane. Tutaj pozdrowienia dla Jankusa, bo naprawdę mi tak konkretnie to poustawiło. Jezus Maria, jak to pięknie to wszystko wygląda. Także ja się bardzo tutaj cieszę i mam nadzieję, że dość szybko się przyzwyczaję. Słuchajcie, opór włączamy. Tak, ja ogólnie nie wjeżdżam, bo boję się, że ty Tanas... Czekaj, ciekawe jak ty daleko dojedziesz. 80, no 90% mam. Czekaj, my się tam zmieścimy, jak ja bym się przy prawej przytrzymał? Czekaj. On się tam, weź tam wytnij i kawałek jeszcze wróć tam, może da ta radę chociaż kawałek przejechać. Czekaj, ja bym się tak prawdzie mógł zawrócić. Bo tam jest chłopie rów, żeby nie, się z kary nie wpadła. O, słuchajcie, ja sobie gram wreszcie bez tego A-trackera. Nie ukrywam, że naprawdę spoko mam to teraz poustawiane. Gram sobie wreszcie na quick kamerze. Mod, który już od dawna jest, a człowiek z tego nie korzystał, no bo nie było jakoś tam, wiecie, potrzeby. A teraz naprawdę to dość spoko wygląda. Zobaczymy, jeszcze pomyślimy nad Tobim. Proszę wjeżdżać. Dobra. Ty, jeszcze raz? No, jeszcze raz i polecimy od tamtej strony może, co? O, proszę. Bo powiem ci szczerze, że żeby się nawracać tutaj na szybkości, to spoko by to pasowało. Dobra, H1 chyba generalnie. To jest 10 na godzinę. I gitara się ma, dobra. Leci wszystko, jest w porządeczku. Jak widzicie z tyłu za mną, wreszcie napis LEDowy, troszeczkę za nisko jest. Nadal walczę tutaj z aparatem, ale całe szczęście udało mi się na, że tak powiem, na odcineczek ustawić tutaj pięknie. Czekaj, ja ci cofnę, żebyś ty miał trochę miejsca. Dobra. Cofasz jeszcze? Jo, dobra. Jazda. I tutaj słuchajcie, na razie z tym aparatem no nic to nie daje. Napisałem do Canon. Zobaczymy, co mi odpiszą, choć teraz święta, więc to się tak trafiło, jak trafiło, słuchajcie. Dlatego też jeszcze nie wiem, czy sobie nie przetestuję w międzyczasie kamery tutaj tej Elgato i byśmy może sobie ją zamówili. Akurat by tak, wiecie, po nowym roku już tak zacząć na spokojnie, no bo teraz też duży plus jest taki, że we Flysticku można sobie czas włączyć, słuchajcie, ten czas mi odlicza, więc wiem, że chociaż te po pół godziny muszę się na kamerę spojrzeć i tam sobie kliknąć, no ale wiecie, na dłuższą metę jest to na pewno wkurzające, bo czasami człowiek się czymś, słuchajcie, zajmie, no i niestety wygląda to jak wygląda. Ja Bronek mam 70%, więc jeszcze może poprzecznie jak polecę max, nie? To tu możesz no, się szykować gdzieś. Raczej nie zrobić. No nie, 80 już mam, także... tylko kawałek sobie płacimy. Tak, tam jest ściernisko, nie wiem, wycinamy skrajniak czy... Jo, zmienicie skrajniak. Jo, jeden bym wyciął, bo tam żeby po sąsiadowym ciągle nie jeździć. A, to będzie mnie długo moje, więc nie ma problemu. Mówisz? Jo, to będzie lepiej. Dobra. Ile masz? Wiesz co, ja mam 93, dobra, ja nie ma sensu, żebym ja tu już zostawał. Dobra. Ja już zapierniczam sobie. I teraz Bronuś już sobie na spokojnie wiedzie. Kurde, ale zarąbiście się tu biegi zmienia, nie? No coś pięknego, naprawdę. Ja chyba zacznę grać na kierownicy, nie teraz u kogoś. No ja to samo Jakusowi też mówiłem, jak żeśmy sobie poustawiali to wszystko. Że po prostu teraz wiecie, ja mam
ten stojak do kierownicy, więc to jest jakieś 4-5 sekund podłączenie tak jakby wszystkiego. I naprawdę dzięki temu człowiek się jeszcze bardziej przyzwyczaje, bo to też, wiecie, samym graniem, tak jakby sobie gramy, to nie zawsze jest wszystko tak, wiecie, na easy, nie? Więc nie ukrywam, że tutaj akurat mi się to bardzo przyda, aby się tutaj z tym wszystkim tak dobrze obyć i żeby to dobrze sobie poogarniać. Także ja sobie prawdopodobnie też zacznę teraz grać u innych po prostu na serach na kierownicy. Dobra, cyk, 4H, zakresik i, to już i śmigamy. Nie no, czekaj, muszę się ustawić dobrze. No ogólnie to chyba pierwszy sezon, chłopaki, co? Taki, jeśli chodzi o kukurydzę. No takie gruby? No. To na pewno. No, tak. Nie było jeszcze czegoś takiego na pewno. To jest teoretycznie, słuchajcie, trzeci odcinek. Trzeci odcinek i to tak, pełny odcinek z samej kiszonki, nie? Bo jeden odcinek był u nas, czyli u nas Pryzma i u nas, że tak powiem, biogazownia. No i do tego wszystkiego teraz wozimy u Tanasa, jego odcinek praktycznie był głównie zwożenie na Pryzmę. A teraz jakby nie patrzeć, wozimy głównie biogazownię, no i mamy półtora pola jeszcze i to takiego naprawdę porządnego. No i do ogarnięcia. Tam to jest, nie? Dopiero bydle. No to tamto jest masakra. No ale dobra, daleko czekajcie. W ogóle, nie? Pole. No. Czekajcie, ja muszę teraz tak, włączyć sobie to. Cyk. Czy mi zadziała? Kurde, ile w Django zjedziesz? Teraz 12, bo jak sobie tak pomyślę, że jeszcze tamte pole do skoczenia to widzisz. Ale jednak się tutaj chłopaki wyrabiają. Jeżeli się wyrabiamy, tak, to jak najbardziej można, nie? Tam będę można trochę wolniej jeździć za to. Zarobiliście. No dawaj dookoła. Dobra, łatwiej będzie, wiesz, mi jest łatwiej do zawracania wtedy, mordo. Dawaj. Skiernica zasnął chyba. Zasłab? O, chyba ja. Myślałem, że tutaj od razu poprzeć jak to. Dopraszam. Okej, okay, ja was widzę w ogóle stąd, czy nie? Ja powinno, normalnie. Oj, o jest, są chłopaki tutaj se koszą. Generalnie całe te. Dobra, 20% podniżej, niestety. Podniżej. Niestety na długo to schodzi. O Jezus, a tu hałdy wywoli. Dobra. 3, 2, 1. A ma stop. O! Zobaczymy. Kurde, tu by się przydało rów zawalić. Bożeś ty mój, Bronek tam biedny musi objeżdżać. Co? Dobrze było. Co? Nie słyszałem, nie doleciało. Powtórz, bo przerwało coś na radyjku kolego tutaj. Proszę komunę obalić. Komunę, a Jezus. Rez, komuną! To chyba mi się ten turbo zadziała w tym Maseju. Czemu? Bo gwizdzę cały czas. A to bardzo dobrze on gwizdzę. Nie no, ten rów tu, słuchajcie, trzeba tu zrobić, bo przecież to jest niepojęte. Jak oni by tu wjechali tymi sprzętami w życiu realnym z biogazowni, to by przecież była masakra jakaś totalna. No objeżdżanie tego całego dookoła to jest masakra. Jakby tam była gdzieś polna droga jakaś jeszcze, to by było zajebiście, nie? O. Teraz jakby nie patrzeć, gorzej będzie sam tym polem, bo tam są długie kawałki proste, to bardzo szybko będzie nas napełniał. No a przy okazji jeszcze daleko do odwozu, no bo cały czas gówno do latania. Czekaj, gdzie ja mam trąbienie? Tu chyba. Musimy ogólnie se trąbki takie same kupić do tych ciągników, nie? Bo naprawdę masę i oddaję. Ty sąsiad, masz jakieś trąbki fajniejsze wgrane u siebie? A nie, niestety nie posiadam. No, bo powiem ci, że możemy wziąć te z Maseja, co mamy, bo... Jak przy rowerach taki pneumatyczny. Dla mnie to wszystko, proszę powiedzieć. Kurde, wreszcie człowiek, słuchajcie, no ostatni raz tym analogiem człowiek sobie sterował, jak miał Sajteka kierownicę, nie? Ja zaproszę to powiedzieć bez ogiem. Co? Analogiem. Nie skumałem na początku, o co chodzi. Słuchajcie, trzeba się przyzwyczajać do takich rzeczy. 83%. Nie wiem, jedziesz jeszcze kawałek? Każdy, słuchajcie, po tych dwóch, trzech tygodniach jest tak najgorszy. No, także musicie teraz... Dobrze, że my za przerwę zrobimy, to słuchajcie... Przyzwyczajmy się do tego, co było, żeby na tym YouTubie nie było tragedii. Wezmę, to dawaj. Która Pryzma jest kogo, bo nie wiem, gdzie sypać. Do tej zewnętrznej, do tej zewnętrznej. Jeden przyczepę wysypał tam, gdzie nie a trzeba. A to jest pomoga za to, że wozimy tyle. A to mamy kurwa! Się kurwa, Łukasz! Nie zdążyłem trąbnąć. Myślałem, że to objechał już. Record video. To ja już mam 100%. No mówiłem, dlatego, dlatego dobra, cofaj. Zrobię. No wiem, ale myślałem, że ty mnie jakoś inaczej puścisz, a nie tak. Czekaj, ja muszę do środka wsiąść, bo nie dam rady tutaj z zewnątrz, bo chłopie jak za krzoki załapałem, też prawie do rowu, żem wjechał. A ty mieszkali, ja sobie tak co? Cię ścigo ci, nie wiem, jakoś... Macie wrażenie, że Jakub, co cicho słychać? Prawda. Nie wiem właśnie, bo kurde, aż chłopaków dobrze wyraźnie słyszę, a dlatego ty ciebie o kilka rzeczy czasami podpytuję, bo nie słyszę, nie? No wale, temu ty ja sobie nie powiem. No tam jest wygłuszona ta sieczkarnia dobrze.
Ja. Kurde. Muszę sobie czekaj. O, tam. Gruszkę musisz sobie zmienić, majster. Serio? O, może teraz było lepiej, jak to serio krzyknąłeś. No, tak się wydarza. Mówię, tak, mówię, to jest, wiesz. Jakieś efekty zasrane są na tym TS-ie. Jezus. Ale jakoś nie, ostatnio się to... Dobrze cię słyszałem. Teraz? Dobra. Trudno. A później? Słuchaj, teraz to się mówi trudno. Jedzim, no, przecinamy się przez środek? No dobra, to lecimy tak. Przecinamy się przez środek, czy nie? Choć można się przecić, nie? No, będzie... Starczy się w ogóle? No, kurwa, 56, dobra. No. Trudno, dawaj. Bronek cię uratuje, bo już jedzie. Jadę, zaraz jestem. Miałem problem z wysypaniem, bo nie miałem kabli podłączonej. O kurwa, chłopie, muszę się przyzwyczaić, bo teraz tak, jak zacząłem biegi wrzucać, to i kamerę do góry zacząłem brać, nie? Kurwa, chłopie, nie wiedziałem, co się dzieje w pewnym momencie. O, na razie człowiek będzie trochę lamił, bo i tak powiem wam, no na ciężko mi się oduczyć, bo przez ile, no, 2 lata korzystałem praktycznie z... Ej, co jest? A, dobra, sypię. Korzystałem gdzieś z, wiecie... z twarzy, tak jakby nie patrzeć, szczytywania i możesz wjeżdżać, Bronuś. Od razu. Dobra, dobra. Ogień. I jednak człowiek przyzwyczajony, że wiecie, na tych zagrętach czy wszędzie gdzieś tam się rozgląda. Teraz tak już się powoli od tego odzwyczają, no na razie trzeba sobie jeszcze się tu skupić i ogarnąć to. No ale będzie dobrze, słuchajcie. Napis na dobry, mówię, troszkę wyżej. Chyba jak tak. Jedziesz, bo nie wiem. Może się przetnijcie, jak jesteś już, wiesz, ty masz mniej. Będzie wtedy przez środek lepiej jeździć. Nie wiem, czy jest sens się przecinać. Aha, no dobra, no to ogień wtedy. Dobra, niech jedzie jak chce. Niech tym diligencem on pokieruje. Także napis będzie prawdopodobnie troszeczkę wyżej. Po nowym roku już na spokojnie usiądę i wam wtedy, wiecie, też do tego flystika jeszcze poodkrywam, co on tam ma do odkrycia. Wszystko sobie poogarniam tak, żeby miał ręce i nogi. Może jeszcze uda mi się tego tableta też zrobić, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jezus Maria, sumsiot, jak żeś wyleciał. No. Tak poszło, promo? Wy mnie teraz dobrze słyszycie, czy nie? No, jest w miarę. Masakra, kurde, ja nie wiem, co się zrobiło z tym mikrofonem. O, teraz jest super. Teraz było dobrze. No, dobra. Wyszło tak, że wszędzie jest wyprzedany ten plastik, nie? O kurde. Dobra. No, na X-comie, na Media Express jest wszędzie wyprzedany, nie? No ale ty, no jak to jest do tylu gier, że o Jezus Maria. Ja bym nawet w Eurotracka na nim grał. No to no, tak, tak to fajnie, delikatnie wszystko chodzi. I to ma tyle kombinacji świetnych. Że no, jestem ciekawy, czy to będzie trwałe, nie? No właśnie, ja też się boję, że jednak jak do tego wszystkich, wiesz, do biegu. Czy jest idiotoodporny po prostu, jest ciekawe, nie? Bo słuchajcie, tutaj jednak mimo wszystko, jeżeli my to używamy do biegów i do tego wszystkiego, no to jednak kilkanaście razy, jak nie kilkaset razy dziennie, to będzie lecieć przód, tył i w ogóle. Jest dosyć delikatne, nie? No jest, bardzo delikatnie to chodzi, więc jak zależy jaki tam jest wgrany, dobra. A Boże, dobra, ty jedziesz z tyłu, ja nie zauważyłem, że mam 100%. Aha, ja... Tam, że nie dosypało jeszcze, ale dobrze, nie ma problemu wtedy. No ale słuchajcie, mam też ustawioną fajnie skrzynię Wario. No wiadomo, no 30 nie będziemy ze skrzynią Wario jeździć, bo by człowiek chujał chyba. Jakoś skrzynię Wario. Ja to bym sobie nie, akurat sobie nie wyobrażam przy tym, żeby tak sobie pojeździć. Także no tutaj do przyzwyczajenia, nie? Wiadomo, też inaczej by było, jakbym w życiu realnym pewnie na skrzyni Wario, chociaż raz w życiu się przejechał, a generalnie chyba styczności zbytnio z tym nie miałem. Gdzieś tam siedziałem z boku, jak ktoś sobie na takiej skrzyni jeździł, ale jako takowo, żebym ja, wiecie, sobie pojeździł, no to już tak nie bardzo. Dlatego też nie jestem do tego przyzwyczajony, ale się chwilę pograłem, bo szykowałem dla was fajne odcineczki na jutro, bo prawdopodobnie, no słuchajcie, no ten odcinek bez zbędnego gadania, no wyjdzie w piątek, czyli dzisiaj. Nie ma sensu go zostawiać gdzieś tam na święta, bo też pewnie święta nie każdy będzie miał czas, więc chociaż trochę teraz to, że tych odcinków nie było, to taki dzień, no praktycznie można powiedzieć, że 2 dni przed Wigilią, można wam jeszcze fajnie tutaj zapewnić tej rozrywki. O Jezus! Przepraszam, mordo, nie widziałem cię. Kurwa, wymuszenie to takie poszło, że tutaj. A tu o płot chyba zawłaciłem. Się trąbi na mnie. No ja teraz jednak nie mam przypisane trąbienie nigdzie, niestety. Jednak słuchajcie, tutaj jak było to, wiecie, rozglądanie się twarzą, no to czasami przy takiej szybkiej jeździe, no to było wiele, wiele prościej, tak, więc... Łukasz, dawaj. Czekaj, panie, bo kurwa rura stanęła. No właśnie, widzę, że... Co jest? Ile tam chłopaki jeszcze, kuźwa, dużo tego towaru, ja myślałem, że to pole pójdzie o wiele szybciej. Jeszcze przyjadziesz na pewno, muszę się a my, kuźwa, mamy 14 minutę już, słuchajcie. Ja nie wiem, czwartego tego odcinka tu nie będzie, nie? Prawdopodobnie sąsiad odda nam to na kukurydzę na ziarno w zamian za pomoc. Nie ma możliwości. Proszę. Nie ma możliwości, dobra, to jednak 30 tysięcy będziemy musieli tutaj sąsiada za pomoc.
A to możesz zgasić nagrywanie, co skoszę tam. Dobra. Do jakiego innego tańszego. Dobra, no i może ktoś chciał przyjechać. Nie ma niestety tańszych. Przeciw tam chyba nikt nie chce chapnąć tego. Powiedz mi, czy ty do końca dojedziesz? Jo. Dobra, to spoczko. U nas jak widzicie, no jeszcze ziemniaki do kopania. Myślę, że tutaj będziemy gdzieś przy następnych odcinkach, postaramy się przynajmniej, żeby tu wziąć się i to pokopać troszeczkę. Może idealnie chyba będzie, nie? Nawet lekko. Ogólnie zabrakło, tak prawie chyba. Cały czas się zmieniamy przy końcówkach. Dziękuję, 100%. 100%. Idealnie. Ale ty, coś się szkarni łupie. Co? Co? Coś dziwnie się szkarni łupie. W krzyżu. Traktorów, pojedź. 11 na godzinę, dobra. To na 14, no trudno, będziemy sobie musieli to jakoś dopasować, słuchajcie. Czekaj! Ale to idzie teraz. Ale gwizda. No spokojnie. Co, co? Ten pomoc przecież może. No mam, ale wiesz co mam ustawione na tą. Na pryzmę, nie? A, to tak no, musiał... ten drugi tempomat masz w lewo, przecież tam się ustawiałem, co się jarałeś. Jak w lewo? Czekaj, ale to na wario skrzyni chyba, nie? Tego wehikla kontrola. Bo na biegowej, no bo na biegowej mordo ja wiesz, używam do zakresów, nie? No no. Więc no niestety, ale... Wiecie co, skosimy to, nie? Jo, jo, to skosimy. Dobrze, było skosić to pole. Ile masz bolek procent? I 136%. 100, 130%. Ja to ja się szybko wyrobiłem wtedy. No generalnie tak. Trzeba po śladach popatrzeć, co? Generalnie, że jest bardzo fajnie. To fajnie, oj, jest fajnie. Gdyby tam przysunięty nie. O tak, wiesz, letko, nie? O, ja jeszcze wiem, powinienem... wiem, co muszę sobie jeszcze przypisać. Zmianę kamery. No ja mam, na, ja kliknij mam... ten. Kliknij mordo H2. Co to jest? No ten analog. Ten grzybek, co masz. Tylko H2, niech H1, H2 kliknij. Nie, nie mam. Ja mam na to ustawione, więc polecam. Bo tym stary sterujesz kamerą, więc spoko, nie? Pedzie, ja to znajdę. Luksus jest. Wybierz widok tam masz. Bo że kurde, gdzie to było, to nie pamiętam teraz. Ty, to jest oddzielne od kamery. Musisz znaleźć gdzie to kamera. Jest na zestawy? Tam jest tylko jedna opcja. Wiesz co? Ciężko powiedzieć, mam 80 coś procent. Jeszcze będę chciał, no to na pewno, że jeszcze tu pojadę kawałek. Tak, zmieścimy. Dobra, tu poobijam trochę. Ona jest. Jak chcesz jechać? Po równym? Dobra, to jedź po równym. Wybacz za lekkie zakłopotanie. Nie śpij tam. Wybacz za zakłopotanie. Stuła! Ja kamerę ustawiałem, już jadę. Dobra. Jeszcze się nie ustawiła, ja pierdzielę. Zapisałeś tam? Nie. O kurwa, tak teraz mogę siedzieć, słuchajcie. Ja pierniczę, nie? No, ale po nowym roku będzie gierczenie. Ogólnie by się przydał jeszcze ten Tobi, nie? Tak sobie teraz myślę. No mimo wszystko to tak, no bo jednak, kurde, no fajnie się tym steruje, ale no przyzwyczajenia są. Bo jednak, wiecie, jak tu, jeżeli ten joystick jest używany, słuchajcie, do zmiany biegów i wszystkiego, no to wiecie, w międzyczasie, jak jeszcze chcesz na zakręcie, redukujesz, przypuśćmy, biegi i jeszcze chcesz zmieniać kamerę, no to tak... Trzeba dobrze to zsynchronizować, to jest wszystko do nauczenia, słuchajcie, my się to jest mój, nie wiem, czwarty panel? Trzeci, przepraszam, to był trzeci panel, inny. Więc tutaj się też nie ma co dziwić, że wiecie, są jakieś tam przyzwyczajenia. Konferencja jakaś, czwarty panel, czy co? Ja, zaproszenie mam. Mój w sumie to jest drugi, bo ja miałem tylko Sajteka, nie? Ja miałem Sajteki, później był ten GBB i teraz, no. I teraz właśnie Flystick. Kiedy jeszcze pamiętam, miałem taką kurde mini klawiaturkę, gdzie tam były same przyciski. Zanim jeszcze nie było tego, zanim jeszcze Sajteka nie było. Ej, no nie działa mi, kurde, zapisałem, a nie działa zmiana. No wybierz widok, tam miałeś opcję? No mam i wybieram widok i nie działa. Wpisałem. Muszę cię wciągnąć w ukazę, a do szkody. O, czekaj, poczekaj, już podjeżdżam. Dobra. Kurde, pięknie, bo ja ogólnie nigdy nie miałem poprzypisywane na Sajteku ani nic tego. Jak to się nazywa? Wysypywania z przyczepy. Ja też zawsze gdzieś to kontrol i zawsze klikałem czy coś. Teraz kurde no, sobie podpisałem, to ja fajnie. Ja myślę, że można było fajnie na podpisać na lewej dźwigience. Że na przykład do przodu przesuwasz dźwignię i się zaczyna wysypywać. O kurde! No spoko, bo ja ogólnie lewej dźwigni w ogóle nic ja z nią nie robię. Ty Jakus, masz coś użyte w niej?
Znaczy ja mam gaz ręczny ustawiony, nie? Ale wiesz, mało. Ja nie używam jej, bo ona mi nie pasuje pod rękę tutaj po prawej stronie. Też, to prawda, ale na takie ekipowanie? Kurde, luksus. Ja sobie chyba ustawię, że do przodu dźwignia to będzie wysypywanie na ziemię, a do tyłu to będzie na wysypywanie jako I. Tak, na jako I. Pamiętaj, że jak przez przypadek gdzieś zahaczysz czy coś, to ci wyjedzie od razu na ziemię, nie? No ale nie raczej, mordo, ja tą dźwignię zahaczę, bo nie mam czym, nie? No ty nie, ale ja mam na przykład ten blisko dosyć. No ja mam ogólnie ja nie schowana, też, nie, więc... Ja zahaczyć też nie zahaczę, więc gitara. Kurde, no to jest, a bez kitu, tak teraz sobie myślę, że nasza... A zrobiłem, wiesz, co zrobiłem, oddalanie i przybliżanie kamery? No ja mam na tym skręcaniu, nie? Całego tego. Jak przekręcasz czym? No jak przekręcam tym całym joyem. Aha, że przekręcasz tym całym flystickiem, jo? Jo. No to ja też tak ustawiłem, dobra. Kurwa, nie widziałem go, nie? Ma dwie opcje, nie? Bo ma, do tura ma normalnie na scrolla. Tak, na scrollu mam, nie? Chyba bronka, bo chyba też mi się tak przypisywałem. Ale co tura? No że jak masz na turze opcję, no to wiesz... No ciężko, żebyś skręcał, nie? Skręcanie joystickiem jest od wysuwania ramienia w teleskopówce. No tak, tak, i tak, wtedy ja masz na scrolla. A ja nie mam, ja wtedy nie mam oddalania i przybliżania. Aha, no to powiem ci, że i tak będziesz tego używał, no pewnie, bo jak grasz na fobie, ustawioną tam na 30... No, ja bardzo, 30, bardzo to, gram i to, bardzo to używam, więc... No, bardzo grasz, tak samo, także... Bardzo a czemu ja teraz tak zauważyłem, że ja mam obojętnie jaką dźwigienkę tą po prawej stronie, to tak czy siak mam cały czas oddalanie i przybliżanie na przekręcaniu? W razie ładowarce teraz wsiądziesz, to wtedy może się to wyłączyć. Aha. Będę nakładać klawisz, no zobaczmy. Wy jesteście na tym drugim polu, nie? Tak, no, tak, już jest tam. No jedź. Bo ja już tam bezpośrednio też jadę, więc... Tam pół dnia też trochę. Ale mi się też wydaje, ja pierwszy teraz będę, jo? Tak. Fajną opcją by było otwieranie, zamykanie krokodyla na przykład z przytrzymywaniem tego przycisku z przodu, nie? Tylko, że to jest rewers, więc... No ja mam rewersa i jednak dla mnie rewers jest najlepszy w tym, jeżeli biegi są na joyu, no to dla mnie no rewers musi być tutaj, nie? Powiedz mi, czy ty pojechałeś tam od góry od tartaku, czy tu w prawo skręciłeś? Nie, tutaj w prawo. Dobra. Widzę chłopaki jakieś swoje problem chyba mają, trzeba im pomóc. Ciężarówka. Miałem koło drewniane i mi odpadło. Od ciężarówki? No. Jak przyjedziesz, Bronuś, nie? No. Ja się z tobą zamienię. I sobie dwa zestawy teraz na pewno. Dobra. O, tam będzie pewnie 300 ton kiszonki z tą wokół. Okej, kurwa, ustawiam, poczekaj, dobra. Kurwa, nic nie widzę przez te krzaki. Wolno. Łukasz, powoli. 11 na godzinę, dobra, nie mogę tyle. Musimy sobie tu dostosować. O, ale kurde, powiem wam szczerze, teraz jak, tak wiecie, fajnie biegi są pod ręką, bo jednak ja wcześniej biegi miałem, no też tam na tym baton boxie, ale tam jeszcze jakieś rzeczy były, nie wszystko tak idealnie chodziło, czyli zakresów nie miałem, raz łapały, raz nie łapały, bo to w zależności jak to tam w danym ciągniku było, bo były prawdopodobnie klawisze jakoś źle poprzepisywane u mnie i tak nie zawsze miałem to wykorzystane, więc gdzieś tam musiałem, słuchajcie, ręką sięgać, jeśli chodzi o ten... Jeśli chodzi o myszkę, czy też właśnie zmianę tych, zmianę półbiegów, biegów. A teraz można powiedzieć, że mamy 23 minutę i ja ani razu jeszcze do myszki nie sięgałem. Także no, to jest coś pięknego, nie? Dobra, co wrzucę? Ile masz? Ja mam 91, także... Nie widzę góra jak 150. Góra jeszcze będzie dyszkę jeździć, ja widzę. Tak, tutaj jo. Branek już wraca. Czekaj. Ja już jadę, no. Dobra, 97, 8, 9. Czekaj. A ty jesteś na nas, jo? Dobra, to weź tu, Bronek, masz. Jedź tym. Czym? Ty gdzie, jesteś już tu, czy nie? Nie, no dopiero jadę. Dobra, to się gdzieś trasie zmienimy. Z zakrętu, więc. Ja sobie bym przeciął tutaj. Jo, można, no. Jo, poprzecinajcie to teraz i obecnie jeszcze raz poprzecznie, jak i wtedy się przetnijcie. Mówisz? Jo, Betty, bo to jednak, kurde, po tej drodze polnej jeździć to... Niby to tu nic nie jeździ, więc spoko. Ale zawsze ty, więcej czasu będziemy mieli teraz, jak wy jeszcze poprzecznie kiedy wytniecie. Też pole będzie dzięki temu krótsze i też łatwiej będzie nam przy kolejnych przejazdach się bawić, nie? Dobra, jak gdzieś z Bronkiem się tu na drodze spotkamy i się po prostu zamienimy. Ja jestem w drodze, dopiero koło kościoła. Dobra, ja już zjeżdżam. Pewnie się zmienimy gdzieś tu koło wiasku naszego. Dobra. Masz, że się kłamał, dopiero jesteś koło kościoła. Dobra, będę wiedział. Dobra, zawsze na wyrost mówię. O, klikniemy sobie aparat. No musiałem kliknąć, bo już mamy 24 minutę. Czemu mówisz? Boże, mordo, traktor się nie zatrzymał, jeszcze ty już wyskikowałeś. Musiałem, bo tu nie ma czasu, wiesz? Nie ma czasu, kurwa.
Dobra. Czas lekkiego łyczka sobie zrobimy. Ja mam jeden na godzinę jechać, tylko na pryzmie, o. No ja jeżdżę 1-2, to musisz się dostosować, bo na jeden za wolno, na dwa za szybko, żeby całą przejechać, nie? Dobra. Ach, kurde. No, może dojedziemy, może. Właśnie ty, bo ja kurna tu przejechałem i nie wiem, czy ja mam tutaj się gdzieś ustawiać, czy nie. Nie, ja mam większą przyczepę, więc ja mam 52%. Gdzie wy dojedziecie? Ja dojadę do końca. Ale jeszcze jakoś poprzeczek jebniesz, czy cokolwiek? No chyba w prawo uderzę. No, żeby się ten, nie, bo ja kurwa nie dam rady inaczej, nie? Powinienem raczej ogarnąć, bo szczerze. Na rozstaniu, Bóg. Co? Stoi dobry Bóg. Poskażę ci drogę. Dobra, my się cofniemy. Jest towaru. Góry, o Łukasz. Zarobiście to wygląda jak przyśrodek dzisiaj. O. 80%. I to jeszcze poprzeczek wytniemy w prawo. No spokojnie. Kurde. To tak będzie na styk, że tak powiem. Kurwa, tam chłopaki, nie wiem, patrzą na tą ciężarówkę, coś się stanęło chyba. Ja nie wiem, tam jeden tak, w ogóle na czepie siedzi. Jakoś tak, ogólnie jak gram na tym flystiku, to mi się chce w środku dużo grać. No. Jakoś tak mam wrażenie, że o wiele więcej musicie teraz dać znać, bo żeby też nie było, że dla was będzie teraz za dużo środka. Ale jakoś tak po prostu mi się fajnie gra, nie wiem czemu. Udało się, 98%, Jezus. Cały czas na styki jeździ. Ty, obrócisz się? Nie. No. Dziękuję. O kurde, teraz, no tak, ja biegi będę musiał tu dopasować. Aha, pierdziele, zapomniałem. Nie w tą pryzmę. Wyskoczył, oczka mi urwało. Aha, dobra. O kurwa, przecież tu je rów. Czekaj, czekaj, Łukasz. Wolno. Ja żebym się zajebał, żeby tu nie ma tego obcięte przecież. Ośka wróciła jak coś. O, a bardzo dobrze. Zośka? Ja nie, Zośka. Wiem, czy ja mogę, nie wiem, czy ja mogę na pryzmę wjeżdżać, nie? Jak jest zim dycha? Jo, masę się zagwiżdżę chyba zaraz. A no ja obok. Uwaga. Czekaj, ja cię tu puszczę, weź se na ten. Ja se tyłem pojadę. Tyłem próbuj wjeżdżać. Teraz zanim ja wrócę, to trzy minie. 800 chłopa sobie tam. Dobra, poczekaj do przodu trochę ci. Kamera, tył, akcja. Do rogu patrzę, mówię, co nic. I ten słoneczek taki przekrzywiony, jakby to solary były. Jo, one tam mają kablami są popodłączane. Boraj się. Chyba ci przypierdolę, co? Sorry! Czekaj, bo ja ze środka próbowałem, wiesz? Dobry. Za krótki zestaw, żeby ze środka. O, zewnątrz to jak cię mogę. No. Dobra. Kurwa, gdzie cię ma ta pała dobrze, a tutaj? Jak jedziemy, środek, co? Co? Środek chyba, co? Na razie, Bronek. Trzymaj, co znowu wyjdzie? Nie, ale ja, on zdążył przyjechać, ja wysypuję, on zdążył przyjechać, wysypać i pojechać. O kurwa! Ja pierdolę, Miuska strzelił pieron. Może chłopaka urzędira weźmiesz? Nie mam pytań. Tu byś z jednej strony ty, racja to racja, nie? Myśmy szybciej to skosili chociaż. Co, co racja, mam urzędira wziąć czy co? No, wiesz, no większa przyczepa, szybciej wysypuje, nie? Ile bolek ja nie wiem, czy ja mogę go wziąć. Przecież prezes mówi, że jo. Jo, 94. I na środku jest tyma, nie? Przez środek jedzima. Dobra, Łukasz, wolno już. Ja już się kawał drogi. Temu na końcu aż baluny wyleciały. Baluny. Później jeszcze jak trzeba będzie pryzma garańczyć w ogóle, bo tam przecież chłopie. A ile jest w ogóle na pryzmie już na ten moment? Nie. Ja też nie wiem. Nie obchodzi mnie to zresztą. Może 200 być już na pewno. No, Jezus 300, Maria! 300 nawet może być już. No! Jeden tera, a co? To później jednak. Ej, co ty, co jest kurwa? No, co ty, aha! Boże! Co? Jak jebany Jutki to postawił, ty! Ja mówię, kurwa, co? Mówię, stopka mnie się opuściła, nie? Aha, no Jankus, nie będę mówił kto? Brątek jednak. Kurwa mi paletę z tymi, z wiadrami postawił pomiędzy ciągnikiem a przyczepą i wyhamowało mnie do zera, nie? Jankus to sztabski są pewnie jak wtedy przy stole, co wieczorem siedzieliśmy. Dobry, można jechać? Siemanko, można podjeżdżać już się skarnią? No, jak, Bronka już mijałem gdzieś, nie jeszcze? Kurwa, chyba kogoś potrąciłem. Gdzie? Nie wiem, na drodze. Ale wiu jeszcze nie słychać. Ja pierdolę, jak mi podrzuciło. To ten, pewnie na coś najechałeś.
Boże, my się tu... O, jedzie John Deere! Od chłopaków! No, to, teraz będzie robota szła. Zanim ty wrócisz, chłopie, to... Uciekać wszyscy! Krzynia, wariot tu jest. Wariot. Ja sam wariot chyba. W lewo będziemy jechać? Jo, chyba jo. Dobrze. Też by tu... Ale nie, dobra, bo tutaj poprzez jakimś starczy. A na jakim my polu robimy w ogóle? 74. Słuchajcie, tutaj gdzieś. Momentami to ja nie muszę nic gadać, bo ten Masej to tak chodzi, że to jest coś pięknego na tych biegach, nie? Jo, no dobrze, trafiłem. Jo, witamy. Ale bo jeszcze ze sprzęgłem pograł, ale Jankus tu mówi, że na farmingu nie, słabo jest zrobione to sprzęgło. Nie. Więc jedynie co, to po prostu będę się starał teraz, jak już jest taka skrzynia i tak sobie gram, to po prostu gaz puszczaj, bo zawsze było u mnie tak, że ja gazu nigdy nie puszczam. Nie, wy też tak gracie, czy nie? Nie, ja normalnie puszczam gaz. Normalnie puszczasz? A ja u mnie jest gaz i ja tylko biegi cały czas, nie? Gazopór. Ja też nie puszczam. No, ja jestem tak przyzwyczajony, a teraz sobie ze skrzyżowania jechałem. A później, że manipulatory nie działają. No, manipulatory to dzwonili do ciebie na telefon o konto bankowe, co? Zaraz zobaczymy. Dobra, daj Boże, ja tu zjechał. Ile wyjedziecie na godzinę teraz? 10? Dychę. No, bo szybciej będziemy jeździć, co? Świetnąć możemy szybciej, ale zaraz nie będzie wyrabiać. Jak? Ja dopiero sam na pryzmie. Co to za ciężarówka stoi? Nie wiem. Chłopaki tam się wapno wzięli, ale nieco się nie udało. Koło drewniane odpadło i... Awaria się zdarzyła. O cholera. Ole, pryzmica. Koło robimy? Jo. Jak z dziadkiem kiedyś, jak z dziadkiem, my z dziadem my kiedyś orali w koło. 90%. 2. 3, 4, 5, Adin, 6, o kurwa, dobra, 7, nie tam przyczepa. 8, 9, 10, dobra, 100%. Hejta, nie tam przyczepa w ogóle. O, na sztrek stoi, żrenówka jebnyła. Brona kopór se włącz, będzie lepiej szło. Nie mam przypisane nigdzie. Ty, u mnie też nie włączone. A po brunku wsiadłem, nie miał włączone. Tego robota nie idzie. A patero, już wracam od razu. Chłopie, jak przyczepa bokiem ma patera, Jezu, coś wspaniałego, drifterzy, uwaga. Boże, jak się wspaniale gra na tym joysticku, nie? Kurde, a tak właśnie nie wiem, czy ja już to wcześniej powiedziałem, czy nie? Ogólnie nasza czwórka dzisiaj, cała, którą tutaj jesteśmy, mamy wszyscy joysticki. Więc no to na takie, wiecie, granie to jest zarobista sprawa, nie? Ale przepraszam. 3, 2, 1, kurwa! O, ma baby girl! We more fucking well! To tak nie jest. I'm plastic, it's fantastic. Nie no, powinniśmy tu jakiś Django Bell zaśpiewać bardziej niż... Django Bell. Chłop mówi. Bo tak bardziej by pasowało, słuchajcie, pod te świnte. No ale... Jezu, Jezus. Mordo. Co? Prawdopodobnie. Dobra, widzę kurwa, widzę. Widzę. Obciążnik w dole. Co? Obciążnik miałem w dole. Prawdopodobnie co? Masz wszystkie opony poprzebijane po prawej stronie, nie? Co? Ktoś wysypał deski na pobocze. Nie wierzę, nie widziałem. Znaczy nie wierzę. Chuj tam, nie wierzę cię. Nie wierzę. Uwierz mordo, proszę. Kurwa, nie widziałem. Uwierz ciebie. Pojebie mnie. Pojebie mnie. Kurwa, co to było? Najgorsze jest to, że on tak jebaniutki to szybko sprzedaje, że stary tego kurwa nie widać, nie? Łukasz. Ale jebaniutki idealnie to postawił. Masz szczęście, ja nie byłem przy dupcu, chciałem wziąć. No jak krzyknął ktoś w ostatniej chwili. Ten z kocie żarówki co stał. 300 ton. Boże, co ty zrobisz z tym pieniędzmi, jaj? Oddam. Na wośb dasz. Na kościół dam. Gdzie jedziemy? Tam? Kupi. Dobra, czekaj. Mariuszku. No, uciekaj. Mówię, czekaj Mariuszku, już jadę. O, się dalej załączyło. Daj jej teraz, Łukasz, no! Jadę, kurde, jakoś... O, Łukasz, kurde. I co, po 12? Jo. Miały lat. Co? No. Po 12 to bolek zaraz pełny. Dobra, 90%. Bo on przechował z poprzedniego transportu. Nie wiem, jakieś te wolne te 12 masz. No nie, no dobra, jest git. Znowu mnie podrzuciło do góry. Weź kurde. Tutaj kolejnego. Prawdopodobnie ktoś jakieś deski wysypał na drodze. Kurde, na następne sezony by trzeba było jakieś przyczepy już kupić, kurde, oporowe do kieszonki chyba.
Ja mam 22 tysiące litrów. My też mamy tyle. Dwie przyczepy chyba jest trzecierowo. Nie no, mamy 18 chyba jest. Chyba 15 po mordo. Dobra, nie ma problemu. Ja mogę ten, zamiast na stawek założyć to te, te. Tam. Dobra, nie mam czasu. Dobrze. Oj, kurwa, sieczkarnia omijała tu. To! Już 400 ton by było, tak? To dobrze, dobrze. Dobrze robisz! Dobrze! Majster tam w środku. Jak to na nasze konto idzie? To te robię. Co? Kołym tam! Majster, kołym! Prawdopodobnie turbina jeszcze do regeneracji. Dobra! Stuwa! Prrr, Andrzej! Opór! Jadymy! A tam gwizda. No, tylko kierowca. No, sam co powiedziałeś, no. Nie dokończyłem. Powinien się mnie obronić. Obraniam cię. Broń się, jak to broń może. Boże! Kurwa, teraz jest viral taki jeden na TikToku, że na, czekaj. Z tym psem, nie wiem czy widzieliście to, że tam na opak jest napisane. Kiedy jesteś tak zjarany i choinka ci mówi, żebyś coś tam podzielił się opłatkiem i w ogóle, to tak zajebiście jest zrobione, że masakra. Daj Boże, by kiedyś takiego virala zapoczątkowali jakiegoś. Kaj ty, Brunek, jesteś? Wyjechałem właśnie z tego, z Pryzmy, już jadę. No słuchajcie, no czwartego odcinka nie będziemy robić skoszenia. To już zostanie dokończone. My też się chcemy wziąć też za robotę, jakby nie patrzeć. Chcemy się, mam nadzieję, że przyjedzie nam gdzieś też pomóc. Bo my trochę chyba do siebie jeszcze będziemy mieli w tym sezonie. Także ja już tutaj... nie pamiętam szczerze co, gdzie i jak, więc trzeba sobie przypomnieć. No, też by się przydało. Czekaj, kurde. O dwóch tygodniach jedno. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy mamy zboże zasiane, czy my będziemy dopiero siali, nie wiem. No bym się wypiekali. Słuchaj, dobrze pamiętam to... A, dobra, tutaj i po ziemniakach musimy zasiać, dobra, wiem wszystko. No, także ziemniaki, no co, no tylko panie nie miałeś, nie? I raczej, na następny odcinek ziemniaki będą wykopane. Ja aha, myślałem, że będziesz się kopał. Nie, ja je wykopię do końca chyba. Kopał się? Pierdolne komu zaraz. Tam trzeba rozwalić obornik, mordo i zaorać pod zboże. No dobra. Proszę bardzo. Jak chcesz, to tak zrobimy. Ale pokoszone jest, pewnie. O ile tak liczysz jeszcze wstępnie mniej więcej? Ile tam może być? Dużo. Pół tego jeszcze. Rozkosilimy. Albo jeszcze raz tyle. Nie, jeszcze raz tyle, jo. Weź kurde drugiego. No, coś takiego. Wyspytaj następnego. Zbronek. Nie ma go. Ja. Nie ma sensu, żeby jechał. Jadę już. Gdzie jesteście? Tutaj na górce. Zapraszamy tutaj o, do podjazdu. Nie, ten John Deere to piękna sprawa, nie? No. Może oddamy im dwa nasze za jednego? Nie, na pewno nie. Dawaj, skręcaj, bo trzeba podjeżdżać. Nasze skarby dwa, złote. Taka redułeczka tu piękna stoi, skarby Jezus Maria. Złote. I kierowcy żadnego nie ma, a takie kawalery tu jeżdżą. No to jest połowa pola, to co na pierdolę, pod te pryzmy. Wciulda jeszcze z tego pola. Dawaj, Andrzej, ciągnij malina. Mordo, ty ten, na pryzmę wjeżdżasz, czy za twardzenie masz? Nie, na pryzmę wjeżdżałem. To zgaduj z gadula jakieś, czy co? Udajesz kogoś? Tak. Dobra, słuchajcie, nie przeciągamy? Kurwa! Słuchajcie, kończymy ten odcineczek. Nie wiem, czy coś jeszcze jutro wyjdzie, czy też nie, czy dopiero wyjdzie coś na Wigilię. Będę chciał coś może specjalnego, aby się udało. Także jeżeli by już ktoś nie miał czasu na oglądanie odcineczków, to chcieliśmy wam bardzo serdecznie życzyć wesołych świąt mordeckich. Happy New Year, kurwa, kamienie na drodze. Happy New Year, to jeszcze myślę, że na Happy New Year to przyjdzie, słuchajcie, czas i jakieś podsumowanie, jak to zawsze, dla tradycji. Do tradycji musi się stać zadość, jakieś podsumowanie roku, jak to tam na naszym kanale było, będzie, jakieś podsumowanie, także to sobie zrobimy takie Happy New Year, a teraz no to wesołych świąt mordeczki, zdrowych, spędzonych w gronie rodzinnym. Daj Boże, żeby trochę białutkie te święta zostały, bo na razie to taka pogoda, że to... Daj Boże, nie wiem, czy to jest już wiosna, czy to jesień dopiero idzie, no ale niestety, tak to już mamy co roku, że to tak wygląda, także zdrowych, wesołych i do kolejnego odcineczka, na razie strzałeczka, trzymajcie się, cześć! Cześć! Cześć.